dzisiaj jesteś też pod dużym wpływem alkoholu, jak na zadymie, czy jednak dzisiaj sobie jeszcze odpuściłem? Gorszym. Jeszcze gorszym? Dalej uważasz, że na Kruszwila nie trzeba w ogóle trenować? A widzisz, żebym... A widzisz, żebym uważał, żeby było w stanie... Znaczy, że... Ja nie wiem, jak w ogóle on może być dopuszczony do bycia w ogóle tutaj. Uważasz, i że dlaczego ja na Kruszwila muszę trenować? Znaczy nie wiem, no bo Marek, widziałem, że przegrałeś z Megakotem sparing chyba. Marek? Nie, że ty. Ja? Tak. Megakocik, kurwa, dostałeś pierdol, kurwa, taki, że chuj. No, wychodzi na to, że Megakot dostał od Kruszwila, z tobą wygrał. Że co? No takie schodzą ale plotki, nie, to, Megakot. Ale po co w ogóle ta dyskusja się toczy, jak on przyszedł tutaj po raz kolejny pijany, nie można z nim w ogóle w żaden sposób porozmawiać, dostał szansę, żeby po raz... No i tak będziesz się, kurwa, zachowywał. O, proszę, Marek, nie wchodź. Marek, nie, już mnie to zaczyna po prostu irytować, nie że... O, kurwa, jebu! Ja mogę mu teraz zajebać, mogę go teraz zabić, bo jest się uruchomili chłopaki w końcu. To jest jeszcze najebane, tak? To nie jest żaden problem, ale po prostu irytuje mnie to, że dostał kolejną szansę, żeby pokazać się w internecie. Po tym, co odpierdala, wszyscy wiemy. Ja robię tu... Całkowicie temat lekceważy. Nie, no z tobą nie ma w ogóle dyskusji. Ja dziękuję. Winogrono? Ja mogę stąd winogrono? Ja nie widzę... Nie, słuchaj, winogrono. Marek, coś się działo na backstage'u, że ty jesteś wyraźnie zdenerwowany, bo u ciebie nie, to raczej nie widać nie emocji. Nie, widzę sensu, żeby dalej tu przebywać. No, w końcu tu jest upierdolony domiernie. No dobra, no... No powiedz mi tak, potrafisz Marka wyprowadzić z równowagi? Na nie widać? No właśnie. A czemu ci się na zadymie nie udało? Było stałem w spokoju. Ja, kurwa, no teraz się wyprowadzi z równowagi to, co nie umiem? Ja jestem cały czas spokojny, tylko mówię, jak jest. Mówię, jaka jest prawda, tak? Nie wiem, Maruś, czy jesteś spokojny. Tacy ludzie jak ty powinni mieć raz na zawsze zakaz pokazywania się w internecie. Ty dostałeś szansę, co innego mówisz przychodzisz na wywiadach? Po raz kolejny najebany. Co innego patologię. Mówisz na wywiadach? Kurwa, Maruś, co innego co, mówisz co na innego wywiadach? Co no, że nie powinienem, kurwa, jednak. Czego nie powinieneś? No, że nie powinienem być w areszcie, tak mówiłeś. Ale areszt, a internet, co ma jedno do drugiego? No to, że kurwa powinienem występować na YouTubie, skoro nie dostałem na niego bana. No ale zobacz, jak ty się zachowujesz. Ale uważasz, ja lubię być najebany. Dajesz dobry przykład. Ja lubię być napierdolony, kurwa. Zajebiście być się napierdolony, kurwa, i lubić się, kurwa, bawić tym wszystkim. A nie, kurwa, siedzieć sztywny jak pizza, kurwa. Jestem pierdolony, kurwa, pod nosem. Nie, bo ja tu przyszedłem walczyć, a ty, nie wiem. No, przyszedłeś walczyć i dostałeś pizdę, to jakie, kurwa, będzie upokorzenie, Maruś? No nie, właśnie. Maruś, jakie będzie upokorzenie? Ja już wiem o tobie wszystko. Nie wiem, co ludzie sobie myślą. Nie wiem, co im nagadałeś, bo manipulantem jesteś doskonały. Wszyscy na razie wiedzą, że to ty wygrasz. No ale wyjdzie co innego, no bo ja wiem, jak ty do dobrze tego podchodzisz. Zresztą, no kurwa, z dziadkiem 50-letnim przejebałeś. Ale czemu ty obrażasz swojego ojczyma? Obrażasz swojego ojczyma. Ma gościu 50 lat. Kondycja wiadomo, jaka jest. No ale wiadomo, no kurwa, no ale dostał nigdy pierdol. Nigdy nic w życiu nie robił. Dostał pierdol. No, no nie. Ja widziałem całe nagrania, przecież wszystko nagrywałem. No dobrze, no. I to było zresztą to pokaż nagrania na Instagramie. No jakbyś był takim kozakiem, byś mu raz strzelił i byś mu skasił. Tak, raz strzeliłbym mu, kurwa, jak on był, kurwa, w tym, w kasku i w dużych rękawicach. A co za problem? No przecież tak, kask kurwa, nie służy do tego. Ty, kurwa, chłopa, który jest ty się znasz, do czego służy kask? Dobrze. Raz byłem w kasku, dostałeś pierdziol, ja wiem o co ty pierdolisz? Raz byłem w kasku, no. Kurwa, za każdym razem byłeś w kasku. Kompletna, no dobra, no. To jest największy konflikt w internecie, to ale to, widzę, to że Marek... Do czego służy ten kask? Kask służy, żeby nie gadać potem. Żeby potem nie gadać tak... Znaczy kask do tego służy. Wyjaśnił cię. Ale nie, no ja mówię tak ogólnie. No dobrze, nie, no ale kurwa, Marka. Powiedz mi prawdę. Jeżeli on jest w dużym kasku i w dużych rękawicach, to jak mam go, kurwa, znokautować? Jak? Powiedz mi, jak? Nie wiem, co tu się wydarzyło, chyba kamerzysta po prostu chce wypić wina trochę. Jasiu, skoro już się wyrwałeś do odpowiedzi, to powiedz mi w takim razie, co się z tobą... Jesteś z nami obecny? Nie wiem, jak to zrobić. Łukasz, posłuchaj mnie, ale... Łukasz, ja posłuchaj mnie. Wyjdę. Łukasz, jeżeli... posłuchaj mnie. Publicznie się zadeklarowałeś i przyjąłeś... Ja... O, posłuchaj. Słuchaj. Ja nie miałem żadnego z tym problemu. Jeżeli zapłacą mi dwukrotność mojego wynagrodzenia, ja bardzo chętnie z tobą wyjdę na gołe pięści. Nie no, mówiłeś, że 100 000 ostatnio. Ale po co tak? Nie. Oglądałeś mój hejt? Co?
Oglądałeś? Oglądałeś telefon czy nie? Ja no przecież był razem ze mną w studiu, Kasio był na wizji. Powiedziałem, że jeżeli zapłacą dwukrotność mojego wynagrodzenia, ja bardzo chętnie... Nie, przepraszam bardzo. Że może po 100 ja powiem tysięcy jako, stawiacie na walkę jako i 100 tysięcy mojego wynagrodzenia. Widocznie, że mnie zrozumiałeś. Ja na pewno nie wyjdę znaczy za 100 tysięcy złotych. Zobacz sobie na... Za 200! Nasze dwie garze. Zrozumiałeś, na pewno nie wyjdę za 100 tysięcy złotych, bo to nie jest rywal na 100 tysięcy złotych, nie będę ryzykować. Czyli się obsrałeś. Czyli się obsrałeś. Boisz się w takim razie. Ja nie będę ci dawać zarobić 100 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz, idziemy kurwa pod Orlen, ale nie dam ci zarobić 100 tysięcy złotych, jeżeli ja mam zarobić 100 tysięcy złotych, bo ty jesteś kurwa tyle warty. Ale przecież chciałeś to dać na cele charytatywne. Federacja nie zapłaci tyle, kurwa! A skąd wiesz? Ja rozmawiałem z łodarzami, mają te pieniądze dla ciebie. No to, kurwa, jeżeli mają pieniądze, to chętnie z tobą wyjdę, chętnie ci rozjebię łeb! Czyli Kasio! Chcesz, kurwa, chcesz, to ci rozjebię łeb! Czyli Kasio, chcesz, to, kurwa, panie prezesie Kasio, chcesz, to, ci, panie, kurwa, rozjebię łeb! Panie prezesie Szuma, kurwa, Kasio, kurwa, ej, rozjebię łeb! Ej, 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 panowie, panowie. Siedzisz, siedzisz przy mnie, nie dżij mordy i nie lej tym, dobrze? Dziękuję. Brawo! Chcesz, kurwa, chcesz? No pieniądze chcesz? Dla ciebie są. Chcesz? Tak, chcesz? Walimy się. No na tej na gołe pięści kurwa. Chcecie się bić? Zrobimy, tak jest, są pieniądze tak, dla ciebie. Chciałeś. Przyjmujesz? Jeżeli chcesz, zrobimy kurwa show tak, jak chciałeś. To może ja dla rozluźnienia przeczytam wieść. Mojego. Ja nie wyjdę stąd za 100 tysięcy, bo nie jestem warty 100 tysięcy tak jak ty, śmieciu. Posłuchaj. Elo! Możemy się, tak to możesz wiesz do swoich kolegów. Nie jestem warty 100 tysięcy, ty jesteś warty 100 tysięcy. Ile jesteś warty, kurwa, to pokazałeś śmieciu. Przed chwilą dobra. Swoim zachowaniem. Dobra, tak, jesteś, wiesz, kurwa, ocenią. Byłeś bezdomny, kurwa, jesteś warty 10 tysięcy złotych. Myślisz, że ja wyjdę stąd z tobą do walki, kurwa, jak ty nie jesteś tyle warty? Wiesz co, ja ci powiem tak, panowie, ja nie przeliczam, na kurwa, na mnie, tyle widzisz, ja nie przeliczam ludzi na pieniądze, dla mnie człowiek jest wartością. Dobrze, ale i wiesz, człowiek, i to, kurwa, że ja byłem kiedyś ważny. Bezdomny tu i siedzę ważny, tu teraz... To jest prime, kurwa, MMA, a nie człowiek jest ważny. Prime no. MMA, show pierdolone! Chcą pierdolone show, kurwa! Ludzie, chcą show, kurwa, czy nie chcą show? Ale oni gwizdzą na ciebie, żebyś wreszcie no dobrze, na chwilę zamilkł. No dobrze, ale to twój, kurwa, twój narożnik gwizdze. Żebyś wreszcie... A gdzie jest twój? A gdzie jest twój narożnik? Ludzie! Gdzie jest twój narożnik? Pokażcie się, narożnik kamerzysty, jesteście tutaj? Kurwa jebana! O! Kurwa, kamerzysta, bo naprawdę zaraz... Dobra, spokojnie, spokojnie. Kamerzysta, ogarnij się z tym rzucaniem, bo zaraz ci się stanie krzywda. Ej, chodźcie tutaj, chodźcie bliżej. Nie, dobra. Nie, nie, spokojnie. Dobra, Robert, nie, to jest twój trener, to jest twój trener, ma to... Robert, dobra, Robert. Robert. Tam jego córka siedzi. Widzisz, ja wiem, wiem, bo przecież Michał. Sam się wkurwiłem, że tak robi. Robert, Robert. Dobra, Robert. Trener Murana chce teraz ustawić kamerzystę. Dobra, gościu, wyjeżdżaj stąd. Wyproście go ze stołu, słuchajcie. Wypierdalaj! 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 Tak to nie wyjdę. I co o tym myślisz? Powiedz mi, Ziemowi, tak, jesteś za walką na gołe pięści za 100 tysięcy złotych? Tak, jestem, przyjmuję to, wchodzę w to. Czy ty przyjmujesz, kamerzysta? Co tym kurwa zyskasz? No to kamerzysta, konkretnie, przyjmujesz walkę z nim? Ja przyjmuję walkę... Powiedziałeś, że i tak na cele charytatywne. Powiedziałeś, że i tak na cele charytatywne chcesz to dać. No właśnie, dla piesków miało być wszystko. Przyjmujesz? Więc to za różnica za ile? Dla piesków. Przez mikrofon, tak czy nie? No tak. Zrób to dla piesków. Jest walka, ekstra fajnie. Pójdą na cele charytatywne. Mamy to! Nie zestraj się. To już... Kostakowski! 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 Tu się teraz dzieje wszystko tak naprawdę... Zapomniałem, że nalałem tu wody i się... Tak będzie w oktagonie. A ten idiota rzuca szklankami w dzień. No tak, no to kurwa, co ty pierwszy? Dawaj, Ziemowicz, Ziemowicz. A po drugie jeszcze raz przeprosz mojego trenera i jego córkę. Ale nie rzucałem. Ziemowicz, przepraszam. Chodź na face to face z kamerzystą. Ale kurwa, nie rzucałem. Puszcza dzieci, przepraszam. Zwróć uwagę na chodź, okej? Przepraszam, kurwa, ale posłuchaj. Ja nie rzucałem, kurwa, jego córkę, tylko rzucałem w niego. Czemu są tu dzieci? Dawaj, kamerzysta. Czego nie rozumiesz? Rzucałem w niego, nie w jego córkę. Kamerzysta, chodź na face to face. Nie chciałem, kurwa. Ja również przepraszam cię, Robert, za kamerzystę. Ale stawaj. Czemu, kurwa? Znaczy, czemu no, tak jest? Znaczy, nie no, niepotrzebnie rzuciłem. Nie chciałem. Dobra. Nie chciałem, kurwa.
Nie chciałem, kurwa. No mnie czysty rano stoi. Naprawdę nie chciałem. Ale naprawdę nie chciałem. Nie chciałem, kurwa. Panowie, wracam. Nie chciałem. Przepraszam. Ludzie, no opanujmy się. Ale rzucałem, kurwa, w niego, a nie w dzieci. Kurwa, co ty pierdolisz? W niego rzucałem, a nie w dzieci, kurwa. Panowie, panowie, proszę was. Dobra, siądźmy na razie, spokojnie, może wszyscy, spokojnie, co? Spokojnie, nie tutaj. Siądźmy na razie wszyscy. Dobra, odpuśćmy na razie ten face to face. Niech siądą na razie. Robimy, dobra, dawaj, robimy, chodź. Chodź, Ziemowit. Ziemowit ma szansę, jak wszyscy czują się urażeni i będą dopingować. Stawaj. Stawaj, na face to face. Zostańcie tam. Tu na kropce. Będzie face to face, czy będziecie sobie tak odbijać? Staniecie na face to face? Nie musicie się bić teraz? Macie ekstra fight za tydzień. I wygrana idzie na cele charytatywne, chociaż tyle pomożecie. Naróżalam tych chore pieski! Pozycje bokserskie tu do kamery. Bokserska teraz do przodu. Do kamery, jak możecie. Buziaka mu daj! Ja reprezentuję polską prawicę. Jestem człowiekiem, reprezentuję tylko polską miłość, prawicę. Jestem człowiekiem słowa. Jak dobrze się zobowiązałem, 19 wejdziemy, lutego, 19 lutego, walka wieczoru, dobrze, kurwa, kamerzysta wyjdziemy kontra ty i ja. Dobra. Wyjdziemy. I chociaż zrobicie coś dobrego i na cele karty, w kamerkę jak możemy. Możemy? Przodem do kamery. Przodem do kamery. Dobra, wracamy. Idź, kamerzysta. Chodźcie, siądźmy wszyscy. Robert, ja cię przepraszam za niego, no. Nie chciałem. Ja pierdolę, Kaskus, ja nie mam problemu. Ja w tym nie uczestniczę, ja się wiem, wiem, ale kurwa nie widziałem. Zrzucałem w niego, nie rzucałem. Dobra, trzeba tu zaprowadzić porządek tak naprawdę. No, sobie kamerzysta narobiłeś wrogów, więc teraz wszyscy sobie będą. Ale naprawdę kurwa nie widziałem, ja rzucałem w niego. Kamerzysta, za to, kurwa, rzuciłeś za to szklanką w niego? W dziecko. Ale w niego rzucałem! W niego, kurwa! W niego! W niego! Przepraszam, tylko dziecko. Nie rzucałem, kurwa, nie, dalej. Nie, no nie robię, kurwa. Proszę o wyprowadzenie tego pana z sali już. Tego za dużo. Przeproś te dziecko, tylko... Przepraszam, kurwa, ja nie chciałem tam dobra, rzucić. Nie chciałem tam, kurwa, rzucić. Dobra, i weźcie. Nie chciałem, kurwa, tam rzucić. Weźcie, usiądźmy normalnie. Chciałem w niego, kurwa, rzucić. Ja nie widziałem, kurwa, tego. Byłem skupiony. Byłem skupiony na tobie. Na tobie, kurwa. Czemu, kurwa, wywlekacie, że ja tam nie trafiłem, kurwa? Dobra, mogę prosić na chwilę? Ja nie widziałem, kurwa, tyłu. Kamerzysta przeprosił, ja ciebie też, Robert, przepraszam. Robert mówi, że już jest okej. To też wy nie róbcie. Dobra. To Robert czuł się urażony, kamerzysta przeprosił, poniosło go, chciał wziąć Monilita i ogarnijmy to wszystko. Czasem Łukasz, po prostu musisz pomyśleć, co robisz. Bo nie potem przemyślałem tego, rzucałem w niego, no ten kieliszek przeleciał, nie? No nie to musisz na tego, pewno... Nie mogę trafić w kogoś innego, nie przemyślałem tego, bardzo przepraszam za to. No kurwa, chujowo się zachowałem, przepraszam za to. Musisz popracować nad celnością. Kurwa, no nie chciałem tego, podejdź chciałem do dziewczynki, przeproś. Ale czy ty, człowieku, uważasz, że przeprowadzanie tej dzieci to jest spoko rzecz? A ty się może nie odzywaj, dobra? Bo no to... jestem ciekaw, czy uważasz, że powinny w tym uczestniczyć nie dzieci? Nie uruchamiaj tego pana dobrze ci razy, okej? Okay? Jasiu. Nie uruchamiaj tego pana dobrze ci razy. A ty podejdź i przeproś tą dziewczynkę. Tam siedzi. Przepraszam, no. To podejdź i przeproś. Dobrze, na tronie zasiadł rano, jest porządek teraz zarządzony. Dobrze. Dobra, jest wszystko okej. Okay. Pogodzone. Naprawdę nie chciałem rzucić. Nawet nie widziałem, że ona tam Vanessa siedzi. Vanessa jest przeproszona. Skupiłem się na nim.
Powiedz, Kruszwil, a ty całą tą sytuację, nic się nie wypowiadałeś, to co robił tutaj kamerzysta, jakbyś skomentował jego zachowanie? Chodzi o sytuację sprzed chwili. Znaczy ogólnie o to rzucanie i tak dalej, bo sam mówię, że nie powinniśmy go to wpuszczać. I alkoholu, no co ja mam mówić? No, jestem tak samo jak wcześniej zażenowany, no oczekiwałem jakiegokolwiek tutaj poziomu ze strony kamerzysty, no. No sam widzisz jak jest, nie? I nie wiem czemu ja dalej tutaj siedzę, powinienem wyjść. No ale wiesz, zdziwiłeś się w ogóle to, że tak naprawdę on większy konflikt ma z Kosakowskim niż z tobą? Może dlatego, że ja tak nie reaguję na zaczepki. Jestem bardziej spokojny, Kosakowski jest bardziej wybuchowy i też, też podkręca, tak? A słuchaj, a jeśli ty byś wygrał, chciałbyś drugiej walki, czy tylko chcesz wyjaśnić sobie z kamerzystą to i nic więcej? Ja jestem przygotowany na jedną, w 100% jestem przygotowany, idę tam wygrać, nie idę się bawić w jakieś dostawanie po mordzie czy coś w tym stylu. Zrobiłem wszystko, co miałem zrobić na 1000%. Wiem po co idę, no inaczej bym po prostu tej walki nie brał, tak? Kruszy, i myślę, że kamerzysta o tym wie, nie? Bo już tutaj im bliżej walki, tym jego nastawienie się troszeczkę zmienia, taki troszeczkę bardziej spokojny. Spróbuję... No chyba tutaj nie był spokojny. To nie można. Nie, to jest skutek alkoholu, ale jeśli chodzi o cały kształt, no to szuka jakiegoś tam drugiego wyjścia, co zrobić, jak przegra, no bo wcześniej był rzeczywiście mocno pewny siebie. A ty trenujesz już podobno ponad rok, czy to prawda? Ja trenuję wystarczająco długo, żeby wygrać. A powiedz kamerzysta, bo to już kolejny jest program, wychodzisz pod wpływem alkoholu, ty do walki też chcesz wyjść pod wpływem alkoholu? No chyba nie mogę, nie? No nie możesz, dlatego... No to wyjdę szybko. A jeszcze niedawno chciałeś. To jak? No nie mogę, no nie, no muszę trzeźwy wyjść. Mówiłeś, że czy będziesz pijany, czy będziesz... Wiesz, wygląda to tak, jakbyś pił na odwagę, a do klatki będzie ciężko. No to będzie ciężko, no. Myślisz, że sobie poradzi bez alkoholu? No zobaczymy. A ty pytam Marka, czy ty sobie poradzisz bez alkoholu? No jakoś będzie musiał. Radziłbym go sprawdzić przed. A on w ogóle, jak brał z tobą walkę, wiedział, że ty tyle trenujesz? Nie, bo on cały czas we mnie widział 50 kilo gościa, no a ja w tym momencie mam prawie 70. Także jest różnica. No i to zrobi robotę. No dla mnie kamerzysta już w tym momencie nie był wyzwaniem. Może wcześniej zastanawiałem się, może rzeczywiście wygra, ale no w tym momencie uważam, że zrobiłem na tyle robotę na tych treningach, że tak się do tego zajebiście przyłożyłem, że kamerzysta jest już tak obsrany i szuka jakichś tam innych ucieczek, że jestem pewny siebie. Mogę się z nim bić nawet teraz, kiedy chcę. Co ty na ten temat powiesz? Ja to troszeczkę się spieszyłem, bo naprawdę mi jest wstyd, że rzucałem tą kieliszkę. Dobra, ale skończmy ten temat. Przeprosiłeś, już skończmy to na razie. Ale wiadomo, ale na mnie jest cały czas wstyd, bo kurwa rzucałem w niego, a wyszło tak jak wyszło, nie? Rozumiem. Jest mi wstyd, kurwa. No, rozumiem, jest ci wstyd, przeprosiłeś i wybaczyła. Ale zmieńmy już temat. Wiadomo, ale kurwa, no nie powinienem tak robić, no zrobiłem chujowo. No po prostu, kurwa, zrobiłem chujowo i... Teraz to wstyd będzie, jak dostaniesz pierdol od Kruszwila i od Ziemowita. Będę się napierdalać, tego akurat się nie boję, nie? No to dobra, to w takim razie chodźmy na face to face. Spójrzcie sobie w oczy. Nie ma problemu. Po raz trzeci. Marek, pewnie się nie. Marek, twardo. Marek, po latach ciemiężenia w końcu może się odkuć. Dobrze. Marek, twardo. Marek, po tylu latach bycia pod kamerzystą może być górą, więc myślę, że jest mocno zdeterminowany. To nie z tamtej strony, gdzie mówię. I teraz proszę frontem do kamery. Do kamery. Pozycja bokserska. A Ziemowit Kosakowski chyba tutaj chce zrobić walkę 1 vs 1 vs 1. Ja tutaj przyszedłem wesprzeć Marka Kruszwila, masz moje poparcie. Wracamy do stołu. W sumie taka przepychanka bardziej. Chciałeś mu znowu pokazać, że ty jesteś górą?
No ale co, ja miałem go bić? No bez przesady. Znaczy nie mówię, że miałeś go bić, tylko chciałeś go tak trochę, wiesz, pokazać, że jest pod tobą. Nie no, kurwa, pozycja bokserska. No, była dość specyficzna. Marek, ale ty widziałem, że tym razem się przepraszam, nie dałeś... Kasiusz 2-0, bo na wyjeździe czy się podwójnie, pamiętaj. Dobra, a Marek... 19 lutego 3-0. Marek, w takim razie powiedz mi, bo ty było widać, nie dawałeś się prowokować kamerzyście, ale teraz już twardo stałeś i głową go przepychałeś. Wcześniej tak naprawdę wszystkim się wydawało, że się go boisz. Jak jest teraz? Nie no, ja czekałem, aż sam on się w sumie dowie, że on jest jednak na przegranej pozycji i myślę, że w ciągu ostatniego tygodnia to po prostu zrozumiał. Ziemowit chce coś powiedzieć. Nie, ja to oczywiście widziałem. Mareczek bardzo ładnie na tym face to face pokaże wyższość nad kamerzystą, jak libicuje Kurzfilowi. Oby, a Ziemogły z piach. Przestań już szczekać.